kto słyszał o niezwykłej postaci, jaką był nieżyjący już milioner Gustav Karlsson. Ten szwedzki przedsiębiorca twierdził, że stał się milionerem dzięki pomysłowi na biznes, jaki został mu przesłany telepatycznie przez kosmitów. Zgodnie z jego historią, w okolicach 18 maja 1946 roku pracował on w miasteczku Angelholm jako dyspozytor kolejowy. Jak wspominał, tego wieczora ptaki zaczęły wydawać bardzo dużo hałasu, co zainteresowało go na tyle, że udał się do lasu. Jak twierdzi Karlsson, to właśnie tam zobaczył pojazd, który dziś większość z nas określiłaby mianem UFO. Zdaniem świadka, obiekt miał szerokość około 20 do 30 metrów oraz wysokość nawet 10 metrów. Pojazd wylądował na polanie, a z jego wnętrza wyszły jakieś istoty. Według jego przekazu stworzenia zacząłem majstrować coś przy owalnym samolocie i to właśnie jedna z krzątających się istot zauważyła go i wyraźnym ruchem ręki zabroniła mu zbliżania się do pojazdu. Należy tu chyba wspomnieć, że incydent, który spotkał Karlssona, miał miejsce na rok przed słynnym wydarzeniem z Roswell. A co za tym idzie, historie na temat tego typu obiektów nie były tak dobrze znane jak teraz. Karlsson był zrozumiale przerażony, a więc posłuchał przybyszy oraz stanął jak wryty, po czym po prostu obserwował tę niezwykłą scenę. Jego uwagę przykuła szczególnie istota, która jego zdaniem przypominała posturą kobietę. Szwed twierdził, że emanował z niej niezwykły blask oraz że w pewnym momencie wyrzuciła ona coś z wnętrza obiektu do pobliskich krzaków. Mężczyzna utrzymuje, że był zszokowany i nie mógł zrozumieć, co się dzieje przed jego oczyma. Był do tego stopnia zdesperowany, że pobiegł do pobliskiej rzeki, aby przemyć sobie twarz. Jednak gdy spojrzał ponownie w kierunku polany, jego oczom ponownie ukazał się ten sam niezidentyfikowany pojazd, który po chwili zaczął się wznosić, zwiększając swoją prędkość obrotu. Sama obserwacja nie trwała szczególnie długo i można byłoby ją streścić do kilku minut. Jednak kluczowe w historii Gusta Karlssona jest to, co miało miejsce zaraz po niej. Po powrocie do domu, żona mężczyzny zauważyła, że jego skóra była pokryta dziwnym żółtym proszkiem. Potem okazało się, że był to pyłek brzozy. Gustav Karlsson twierdzi, że przez następne kilka dni śnił o kobiecie z UFO, która jego zdaniem komunikowała się z nim w ten sposób drogą telepatyczną. I to właśnie ona miała mu wyjaśnić, że ich pojazd musiał zatrzymać się na polanie, aby dokonać niezbędnych napraw. I to właśnie podczas jednego z takich snów obcy mieli podsunąć mu pomysł, aby wykorzystali składniki odżywcze z pyłków roślin do produkcji leków. Reasumując, Szwed twierdził, że przedstawiono mu we śnie przepis położył podwaliny pod istniejącą już niemal 70 lat firmę farmaceutyczną Kernel, którą on sam założył i która zarobiła mu miliony. Karlsson wierzył w to, że sprzedaż wyciągów z pyłków przyniesie mu majątek i wraz ze swoim zespołem badawczym stworzył metodę wydobywania odżywczej substancji z pyłków, znaną dziś jako kernityna. Na pamięć tego, Szwedzi znają go dziś głównie jako króla pyłków. Wiarygodność tej historii bywa czasami poddawana w wątpliwość, choćby dlatego, że sam Karlsson opowiedział o niej dopiero w latach 70. Jak twierdził, trzymał to tak długo w tajemnicy, bo nie chciał, aby uznano go za szalonego. Jak się okazało, jego obawy były jak najbardziej uzasadnione, a informacja na temat jego tajemniczego spotkania wywołała wielką burzę medialną w Szwecji, której kulminacją była budowa przez milionera pomnika UFO na tej samej polance, na której doszło do pamiętnego incydentu. Tak czy inaczej, prawdę na temat tego, co miało rzeczywiście wtedy miejsce, milioner zabrał ze sobą do grobu. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innymedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. Zachęcam również do sprawdzenia naszych mediów społecznościowych, w tym przede wszystkim naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama, oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, Zmiany na Ziemi, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.